Największa różnica między byciem aktywistą zapewne w takim małym mieście jak Nowy Sącz, a w takim większym jak Warszawa, Kraków i tak dalej, to na pewno jest to, że z racji, że tutaj naprawdę niewiele się powiedzmy dzieje, to jeżeli już cokolwiek się dzieje, to zawsze osoby, które to inicjują, zawsze są widzialne. Tutaj w regionie bardzo wiele osób chodzi regularnie do kościoła i to, co mnie dziwi, to że sobie nawet nie zdają sprawy, że jeżeli pozwolimy na katastrofę klimatyczną, jeżeli nic nie zrobimy, to ani tego kościoła, ani takiego zorganizowanego społeczeństwa nie będzie, bo po prostu to wszystko się załamie i zniknie. W Nowym Sączu myślę, że jestem postrzegany różnie. Moja mama uczy w szkole i teraz, jak już miała nową klasę, to uczennice się jej spytały, czy ona jest moją mamą. No ale jest też, powiedzmy, druga strona medalu, czyli te osoby, którym moja działalność się mocno nie podoba. Na drugim naszym strajku pojawiła się grupa paru bardziej chłopców niż mężczyzn, którzy trzymali jakiś transparent, który nawiązywał do mniejszości seksualnych i tego, że powinno się je krzywdzić. I próbowali w ten sposób, powiedzmy, nam przeszkodzić w strajku i sprawić pewne zamieszanie. Otrzymywałem wielokrotnie różne pogróżki. Raz była taka sytuacja, kiedy właśnie grupka mężczyzn rozpoznała we mnie osobę, która organizuje protesty. Chciała mi zrobić po prostu fizyczną krzywdę, żeby w ten sposób mnie zastraszyć i przekonać do tego, żebym przestał to robić. To są też takie, które powiedzmy, na przykład mówią mi, że jak chcesz się zajmować ekologią, to wypierdalaj do Warszawki, wypierdalaj do Chin tam się zająć. Jeżeli chcesz rzeczywiście, żeby było mniej dwutlenku węgla, to może najlepiej jakbym przestał oddychać. I nawet raz usłyszałem sugestie, że mogę otrzymać w tym pomoc, więc to są tego typu wiadomości. Moi rodzice nie za bardzo o tym wiedzą. No, po prostu się o mnie troszczą i boją. Chcieliby, żebym przestał się angażować, a ja bym czuł, że tego nie mogę zrobić i że ja bym się czuł z tym strasznie, jeżeli bym rzeczywiście musiał przestać. Generalnie ja długo byłem jedynakiem, więc kiedy już pojawił się mój młodszy brat, to bardzo na niego, że powiem, czekałem i bardzo się nim przejmowałem. Często słuchając to, co on mówi, na przykład o tym, kim chciał zostać w przyszłości, zdaję sobie sprawę, że wiele z tego tak naprawdę jest niemożliwe przez to, że właśnie do tej pory, powiedzmy, zawaliliśmy z działaniem przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Kiedy on będzie w moim wieku, jeżeli rzeczywiście będzie ten zły scenariusz, to tak naprawdę on już nie będzie mógł tego zmienić. Ten świat, który on już zastanie, będzie światem, który nie pozwoli mu spełniać tych marzeń. To będzie świat, w którym on, jego przyszłość będzie realnie zagrożona. I to było dla mnie bardzo ciężkie, bo... Przepraszam, chwilę. I to też wzbudzi we mnie taką złość, że kiedy on będzie w moim wieku, naprawdę już nie będzie miał prawa zawalczyć o swoją przyszłość. Bo to, co rzeczywiście zmieni się w ciągu najbliższych lat, zdecyduje o mojej i jego przyszłości. A obecnie idziemy ku zupełnej katastrofie. Boję się, że zupełnie to prowadzi do takiej dehumanizacji, która odciśnie się na całym naszym społeczeństwie. Boję się powrotu tych, powiedzmy, demonów, ksenofobii, totalitaryzmu, takiego zupełnego odczłowieczenia. I ja osobiście nie chciałbym w takim świecie żyć. On nawet nie będzie miał prawa do tej przyszłości, nie będzie miał prawa do tych marzeń.
jeżeli rzeczywiście ja nie zadziałam, jeżeli ja nie wezmę się mocno do tego aktywizmu i do zmiany tego, to jego przyszłość jest stracona i on nie będzie mógł z tym nic zrobić, kompletnie nic.